Witam, witam wszystkie kryptoświrmaniaków zdecentralizowanych projektów z tej strony Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Słuchajcie, dzisiaj szybki update, ale dość mocny i bardzo istotny dla osób, które posiadają tokeny OPT w projekcie Optimus Money. Przypomnę, że projekt Optimus Money to projekt, w którym możemy, kupując tokeny OPT, trzymając je na portfelu, będziemy otrzymywać 1% dziennie. Projekt moim zdaniem jest dość rewolucyjnym projektem, jeżeli chodzi o taki model zarabiania z tak zwanym rebase'em. Już mówię, o co chodzi, jeżeli chodzi o update. Oczywiście, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat samego projektu, zapraszam Was do moich wcześniejszych filmów dotyczących tego projektu. Ok, słuchajcie, co tutaj się dzisiaj wydarzyło? Wydarzyło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o Optimus. Mamy tutaj migrację przede wszystkim samej płynności z OPT Matic do OPT USD. I będziemy w tej chwili mieć parowany ten token do USDT po to, aby przede wszystkim zwiększyć stabilność ceny, ponieważ w tej chwili w sytuacji, kiedy mamy taką, a nie inną sytuację na rynku krypto, tak naprawdę cena OPT gdzieś tam podąża za Maticiem, powodując to, że wartość tych depozytów pracujących, znaczy depozytów, wartość tych tokenów, które nam pracują, no zwyczajnie się zmniejszają, ponieważ sama cena też sobie leci w dół. W tym momencie, kiedy wejdzie parowanie do USDT, będzie ta cena stabilniejsza, no i nie będzie powodować jakichś takich mocnych fluktuacji cenowych, zmian, spadków czy wzrostów, bo nie o to chodzi w tym projekcie, słuchajcie, żebyśmy mieli sytuację, w której będą pompy i spadki, tylko chodzi o to, żeby ta cena szła takim torem bocznym po to, żebyśmy mieli fajny, pasywny dochód tego 1% dziennie. I ta migracja nastąpi w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o przejście z Matic na USDT. Co najważniejsze, słuchajcie, my jako osoby, które mają już tokeny kupione, mają je na swoich portfelach, nie musimy kompletnie nic robić. Zwyczajnie, kiedy będziemy chcieli je sprzedać w przyszłości, zrobimy to posługując się parą OPT do USDT. I nic więcej. Natomiast osoby, które będą chciały kupić, będą nowe, tak, i będą wchodzić dopiero w ten, przepraszam, projekt, to zwyczajnie będą robić to za USDT. Kolejna rzecz, słuchajcie, która się pojawi, która jest bardzo ważna, wprowadzają zwrapowany OPT. Zwrapowany OPT, o przepraszam, to nie to akurat, zwrapowany OPT, który będzie nam potrzebny do tego, żebyśmy nadal otrzymywali rebase, ponieważ na tą chwilę każda transakcja, która generowana jest w przypadku rebase'u, generuje odpowiedni podatek, jakby podatek tutaj bezpośrednio dotyczący się tokenów, no co powoduje jakby sytuację, w której gdybyśmy chcieli wejść na CEX-y jako Optimus, no nie będzie można jakby tej funkcji zastosować rebase'u dla osób, które będą trzymać te tokeny na CEX-ach. Natomiast Optimus, wprowadzając wrap, będzie dawał tą możliwość, aby osoby, które bezpośrednio trzymają tokeny OPT, już kiedy będzie listing na różnych CEX-ach, aby otrzymywały również rebase. W tej sytuacji, gdyby nie było tego wrapu, no niestety CEX-y nie mają tej technologii on-chainowej, która dawałaby możliwość właśnie otrzymywania tego rebase'u dla osób, które tokeny OPT trzymają. Tak więc to jest istotny i bardzo ważny krok w stronę CEX-u, w stronę tego, żeby projekt Optimus stał się bardziej znany, bardziej jakby dostrzegalny również przez scentralizowane giełdy i przede wszystkim użytkowników tych giełd, po to, aby właśnie przyczynić się do zwiększenia wielkości samego projektu. Zresztą w najbliższych tygodniach będzie wprowadzany bardzo mocny marketing ze strony właścicieli Optimusa po to właśnie, żeby uświadomić no, tej społeczności CEX-owej, czym jest projekt Optimus i w którą stronę on idzie i jakie daje właśnie możliwości za samo trzymanie, słuchajcie, tych tokenów na giełdzie, na scentralizowanej giełdzie. My jako oczywiście wyznawcy tutaj DeFi trzymamy je na swoich portfelach, nie robimy nic, no chyba, że oczywiście chcielibyście sobie przełożyć je, przenieść je na jakąś tam scentralizowane giełdy, w których aktualnie macie konta i przy okazji będzie tam przeprowadzony listing. Tak więc słuchajcie, OPT do WOPT możemy już zrobić teraz.
wchodząc na zakładkę, zresztą ja link podeślę bezpośrednio pod tym filmem, optimus.money/wrap. No i możemy już robić po to, żeby właśnie otrzymywać nasz rebase. Ja zrobię to w tej chwili, słuchajcie, aha, dobra, tutaj musimy podać ilość tokenów, 2899. Ja już dużą część tokenów wypłacałem wcześniej, ponieważ zarobiłem tutaj, można powiedzieć, mocno spekulacyjnie w momencie, kiedy ten token szedł, tak więc w tej chwili trzymam 50% jakby ponad stanu wejściowego do tego projektu. Jak wchodziłem, mniej więcej około 3000 dolarów posiadam w tokenach OPT, które daje mi około właśnie 30 dolarów dziennie tego pasywnego rebase'u. Natomiast aby otrzymywać w kolejnych, o, tutaj coś się nie udało, może zrobimy, tylko dlaczego on nie przelicza 1 do 1? Aha, dobra, bo mamy tutaj ten przelicznik. Enable LPT. Dobra, zobaczymy. O czym to ja mówiłem? Czyli trzymam, tak jak mówię, 50% ponad stanu tych środków, które miałem. Dobra, możliwe, że jeszcze coś nie działa, bo nie ma jeszcze jakby oficjalnie prowadzonego, tak więc ja na razie jeszcze nie wrapuję, porozmawiamy w tej chwili bardziej o tych zmianach, które będą teraz wprowadzone. Słuchajcie, z takich kolejnych informacji, jakie będą tutaj jakby przeprowadzone, w sensie jeżeli chodzi o zmiany, no to mamy opcję tego właśnie wrapowania. Od wrapowania robicie to w ten sam sposób, czyli wchodzimy sobie na zakładkę optimusmoney.wrap, ona jeszcze tutaj nie jest jakby aktywna, czy może już jest aktywna, bo ja przechodziłem z linku automatycznie i jeżeli chcemy odwrapować nasze tokeny, to wystarczy, że strzałką sobie przechodzimy do góry i otrzymujemy konkretną ilość OPT w momencie, kiedy będziemy je chcieli odwrapować. Tak? Ten stan jest cały czas taki sam. Nie wiem dlaczego właśnie, tylko nie mogę odwrapować. Czyżbym miał za małą ilość? Nie, no mam Matiki 23, Enable OPT. Jeszcze raz spróbujemy to zrobić. Opłata transakcyjna, może tutaj sobie zwiększymy. Gas edit. Damy sobie hike. Zobaczymy, może to w tej chwili w jakiś sposób przyczyni się. Ok. Dobra. Z tego co widzę, wszystko jest w porządku. Tak więc polecam, jeżeli mielibyście problemy z approve tego wrapu, to edytujcie sobie na MetaMasku wartość gasu, którą będziecie jakby używać do wrapu. Tak? No i ja w tej chwili sobie wrapuję te tokeny. Również zwiększę gas na hike. Ok. Zapisujemy i wrapujemy. Dobra, czyli wiadomo, że chodziło o gaz. Dobra, przejdźmy, słuchajcie, do kolejnych rzeczy, czyli to, o czym mówiłem. Dobra, mamy 2351, czyli w momencie, kiedy ja bym chciał w tej chwili odwrapować 2351, tak, pojawi mi się wartość tych OPT, które miałem pierwotnie teraz wrapowane. I w momencie, kiedy chcecie właśnie to zrobić, jakby sprzedać już bezpośrednio na QuickSwapie, to robicie on-wrap. Te środki trafiają w formie OPT2 na wasz portfel i robicie swap bezpośrednio już na USDT w momencie, kiedy przejdzie on na parę do USDT. Tam pewnie będzie jakaś płynność do matików, pozostanie, natomiast oczywiście nie polecam każdemu, ponieważ myślę, że gdzieś tam napotkamy na price impact, tak więc absolutnie nie róbcie tego, róbcie to bezpośrednio tylko i wyłącznie do USDT. Ok, przejdźmy do kolejnych jakby najważniejszych informacji, które mamy bezpośrednio w projekcie, jeżeli chodzi o update. Jak to działa? Ilość OPT przechowywanych w Twoim portfelu nie zwiększa się codziennie, jak robi to OPT 2, czyli ilość przechowywanych w Twoim portfelu nie zwiększa się codziennie, jak robi to OPT 2. Zamiast ilości jest to wartość WOPT, która każdego dnia wzrasta 1%. Kiedy odpakujesz swoje tokeny w OPT, otrzymasz wszystkie tokeny OPT 2, które zostały pierwotnie zapakowane oraz wszelkie dodatkowe tokeny OPT 2, które zarobiłeś z codziennych 1% rebate. Stąd też, słuchajcie, faktycznie jakby różnica tego OPT
względem tego, co mamy w tej chwili. No ja to tak rozumiem. Czyli nie będzie rosnąć ilość tego WOPT, ale ich wartość względem OPT2. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Idźmy dalej. Wykaz CEX, czyli ewentualne te listingi. Wkrótce będziesz mógł handlować OPT na USD na centralizowanej giełdzie. Jesteśmy w końcowej fazie tworzenia tego i wkrótce ogłosimy, na które CEX WOPT będzie dostępny. Oraz arbitraż. Słuchajcie, CEX między DEX. Każdego dnia wartość WOPT w dolarach wzrośnie o dokładnie 1% w stosunku do wartości w OPT2, jeśli względna wartość WOPT w dolarach na giełdzie odbiega zbyt daleko od wartości w dolarach w OPT2 na giełdzie QuickSwap. Istnieje możliwość arbitrażu. Arbitraż cenowy będzie zatem utrzymywał równowagę między ceną WOPT na CEX, a ceną OPT2 na DEX. Więc o tym, jak działa arbitraż cenowy, dowiesz się z linku. Dobra, no to tam mamy akurat arbitraż. Informacje to każdy sobie może gdzieś tam przeczytać. Tak więc te wszystkie informacje dotyczące update'u możecie sobie sprawdzić bezpośrednio na ich Telegramie, na oficjalnej grupie. Tak więc zachęcam wszystkich do przeczytania sobie tych informacji. Moim zdaniem bardzo ważna aktualizacja dla samego projektu. Myślę, że na korzyść. Sam fakt listingu na CEX-ach, zapowiedzenie tego faktu, myślę, że też bardzo fajnie, korzystnie wpłynie na cenę, ale oczywiście to nie jest żadna absolutnie porada finansowa. Nie wiemy, jak się zachowa społeczność, natomiast no, gdzieś tam doświadczenie pokazuje, że tego typu jakby eventy, informacje, update'y wpływają pozytywnie, tak więc bierzcie to pod uwagę, jeżeli chodzi o takie podejście typowo spekulacyjne, jeżeli ktoś chce tutaj sobie zarobić dodatkowe jakby procenty, trzymając tylko i wyłącznie środki na portfelu. Tak więc w dniu dzisiejszym odpala ten zwrapowany OPT. Dodatkowo jeszcze w ten piątek, z tego co ja tutaj wyczytałem, ma być zorganizowana AMA, na której właśnie będzie informacja szczegółowa dotycząca tego update'u, no i jak kolejnych informacji, które będą przede wszystkim dotyczyć giełd scentralizowanych i tego, jakie to będą giełdy. Tak więc trzymam kciuki za projekt, no przede wszystkim dlatego, że sam jestem w nim mocno zaangażowany, jak również dlatego, że no myślę, że jest to bardzo dobry projekt i w przyszłości nie wiem, jak będzie oczywiście wyglądać jego cena, ale myślę, że można traktować ten projekt jako długoterminowy. Tak więc tak to wygląda. Z tego, co widzę, słuchajcie, mamy już tutaj wyciągniętą część tej płynności. Mamy 1 milion liquidity i zobaczymy, jak będzie wyglądało wycofywanie tej płynności z Matic do USDT. Zresztą myślę, że jeżeli ona zostanie całkowicie już jakby sparowana z USDT, będziemy mieć taką informację już na Telegramie, tak więc obserwujcie Telegram, obserwujcie też naszą grupę zdefiniowani.pl. Link do grupy znajdziecie również bezpośrednio pod tym filmem. Tak więc słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o OPT i update dotyczący zmiany płynności na USDT, jak również wprowadzenie zwrapowanego OPT, które jest Wam potrzebne do tego, aby otrzymywać rebase. Tak więc tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej.